Cześć, dziś pokażę Wam, jak wykonać taki makijaż. I jeszcze słowem wstępu, zanim zaczniemy tutorial, opowiem Wam o tym, co właśnie ma się zmienić, ponieważ jak widzicie po tytule, takie małe zmiany, powiedzmy, chcę Wam ogłosić. I właśnie chodzi o to, że od początku roku, od stycznia, zawsze wrzucałam filmiki we wtorki i piątki. I jednak z tego zrezygnuję, bo po prostu chcę się bardziej skupić na filmie, na tym, żeby on był jeszcze lepszy, a czasem po prostu nie starcza mi na to czasu i po prostu te filmy czasem nie są tak dobre, jakbym chciała, żeby były. Także teraz chcę się bardziej skupić na ich jakości, żeby były jak najlepsze, żeby jak najmilej Wam się je oglądało. Także już nie przedłużam i zaczynajmy tutorial. Na twarz nałożyłam krem CC Lumen, a pod oczy nałożyłam korektory Maybelline Dream Lumi Touch. I wszystko utrwaliłam pudrem Ben 9 Neutral Set. Brwi podkreślam farbką z Inglota. Jako baza pod cienie posłuży mi korektor z Collection Lasting Perfection. Bardzo lubię używać tego korektora na powieki, ponieważ dosyć długo utrzymuje moje cienie na powiece, a ja mam powiekę tłustą. I do tego wyrównuję kolory, a ja mam powiekę dosyć taką zaczerwienioną z żyłkami. Puder z Inglota posłuży mi jako cień powyżej załamania powieki, żeby zmatowić ten obszar, aby cienie mi się lepiej rozcierały. Akurat nie mam pod ręką beżowego cienia, dlatego właśnie posłużę się tym pudrem. Ten środkowy cień z Inglota nakładam na całą ruchomą powiekę. Taki cień teraz idealnie podkreśli opaleniznę. Zobaczcie, jak on pięknie się mieni. Pomarańczowym, matowym cieniem podkreślam załamanie powieki. Robię kreskę oczywiście eyelinerem czarnym z Maybelline. Rzęsy oczywiście podkreślam tuszem. Maluję zarówno górne, jak i dolne rzęsy. Malując rzęsy, przypomniało mi się, że nie podkreśliłam dolnej powieki, dlatego nie szkodzi, dam radę, nawet jak są pomalowane rzęsy. Dlatego matowym brązem podkreślam całą dolną powiekę. I kobaltową kredkę Avon nakładam na linię wodną oka, żeby w tym makijażu coś się zadziało, żeby było bardziej kolorowo i tak nie tak nudno i po prostu, wiecie, neutralnie. I zobaczcie, jak to oko od razu stało się takie ciekawsze, takie bardziej zadziorne, takie właśnie letnie. Bardzo, bardzo mi się podoba taki efekt. I naprawdę wystarczy tylko jakąś kredkę nałożyć sobie na linię wodną w jakimś odcieniu intensywnym, kolorowym i wtedy ten makijaż dostaje takiego powera. Między rzęsami jeszcze delikatnie rozcieram tę kredkę, żeby nie było takiego ostrego przejścia, żeby się wszystko ładnie ze sobą łączyło. I od razu jeszcze raz wytuszuję sobie dolne rzęsy, żeby to wszystko się ładnie właśnie ze sobą scaliło. Pozostał mi już ostatni akcent na oku i będzie to pigment z Kobo w odcieniu 505. Nakładam wewnętrzny kącik oka. Twarz delikatnie konturuję bronzerem z Kobo. Róż z paletki Make Up Revolution. Myślę, że wezmę ten odcień.
Usta najpierw podkreślam konturówką z Catrice. Bardzo, bardzo ją lubię i często używam. A na to nałożę jeszcze błyszczyk z Avon. Makijaż skończony, jest to świetna propozycja na lato moim zdaniem, żeby dodać trochę akcentu, koloru, ale żeby to też nie było zbyt nachalne i zbyt takie widoczne i wiecie, takie zbyt przykuwające uwagę. I co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć!